Dzień dobry. Jan Piński, witam na kanale Historia. Moim i Państwa gościem jest Aleksander Piński, redaktor naczelny Historii Bez Cenzury, aktualny numer w sprzedaży, a także dwóch innych naszych pism, które wydajemy: Historia Ekspert i Historia na Weekend. Aleksander, jak samo nazwisko wskazuje, jest moim bratem, a dziś porozmawiamy o. Tym, dlaczego prohibicja wbrew obiegowej opinii, czyli ten słynny zakaz alkoholu, który przeforsowano w Stanach Zjednoczonych w pierwszej połowie XX wieku, dlaczego on był skuteczny i skąd się wzięła legenda, że nie był? Dzień dobry państwu. No przede wszystkim dobry moment, żeby na ten temat porozmawiać, dlatego że kwestia skuteczności prohibicji. Powróciła ostatnio, w związku z tym, że w Warszawie próbuje się wprowadzić nocny zakaz sprzedaży alkoholu. I nawet przeczytałem ostatnio w jednym no, z największych dzienników w Polsce taki komentarz, o którym może zacytuję: Lewica domaga się urzędowego zakazu. Nie to, że to, że Lewica domaga się urzędowego zakazu, nie zaskakuje. Taka już jest jej natura. Zakazać, uregulować, koncesjonować, skontrolować. To stałe recepty z repertuaru polityków, którzy postrzegają państwo jako nadzorcę, wychowawcę i niańkę obywateli. I teraz ważne zdanie. Nie przeszkadzają historyczne doświadczenia, które wykazały nieskuteczność i szkodliwość takich pomysłów. Przez którego powinna być amerykańska prohibicja z 1920 roku, która w niczym nie pomogła, za to doprowadziła do katastrofalnych skutków ubocznych. Na nielegalnym handlu alkoholem wyrosła amerykańska mafia. A do jej zwalczania trzeba było powołać całą armię agentów prohibicyjnych. Właśnie. I to jest przykład tego mitu nieskuteczności prohibicji, który się utrzymuje od nie wiem kiedy, od kiedy pamiętam, ale za któr któregoś, którym się trafiłem na bardzo ciekawe materiały historyczne, z których wynikało, no, że to jest nieprawda, tak, że to jest mit, że prohibicja była nieskuteczna. Przykładowo, amerykański ekonomista Clark Warburton w 1932 roku, czyli w, w odpowiednim okresie, tak, miał świeże dane, opublikował książkę The Economic Results of Prohibition, tak? czyli Ekonomiczne Skutki Prohibicji. I tam on szacował, przede wszystkim może warto powiedzieć, jak, jak on szacował, no bo oficjalnych danych nie było, bo oficjalnie alkohol był nielegalny, więc nie było jak sprawdzić, jak, przynajmniej nie było żadnych danych odnośnie jego sprzedaży. Tak? Więc on sobie poradził w ten sposób, że zaczął, y, y, sprawdził, jak się zmieniła. Liczba zgonów spowodowanych nadużywaniem alkoholu i liczba aresztowań za jazdę po pijanemu. I na podstawie tych dwóch wskaźników on oszacował, że spadek spożycia alkoholu po wprowadzeniu prohibicji to było około połowy. Tak? I on tu na przykład podaje, że śmiertelność z powodu marskości wątroby spadła z 13,9 na 100 tysięcy mieszkańców. Na 100 tysięcy mieszkańców przed I wojną światową, do 8 w pierwszych latach prohibicji i 8,2 pod koniec lat 20. Czyli tutaj mamy spadek no, prawie o 40%. I teraz pytanie jest takie: no, skoro z tych danych. A jeszcze może ciekawa, ciekawa historia, bo w 1989 roku w dzienniku The New York Times ukazał się z kolei artykuł, czyli no, prawie pół, pół wieku po tych wyliczeniach. Tamtego profesora, okazał się artykuł kolejnego profesora, Marka Mura, to jest profesor kryminologii z Harvard Kennedy School of Government, i on w The New York Times opublikował w październiku 1989 roku artykuł zatytułowany: Actually, prohibition was a success, czyli tak naprawdę prohibicja odniosła sukces. I on potwierdza tamte wyliczenia, że um, Doprowadziła ona do spadku spożycia alkoholu jakieś do 50%, on szacuje jakieś 30-50%. Ale co jest istotne, bo tutaj Mur jeszcze się zajmował kwestią e, przestępczości, bo tutaj w komentarzu dziennikarz podawał, że jego zdaniem ona wzrosła. Otóż on twierdzi, że na podstawie e, danych, że z danych tego nie, tak, te, to nie wynika. tak? Liczba morderstw przeliczeniu na liczbę mieszkańców pozostawała na stałym poziomie przez cały okres prohibicji. Tak on pisał w swoim tekście. No i podobnie wyglądała sprawa z zorganizowaną przestępczością, czyli Skąd było wrażenie, że przestępczości było więcej? No po prostu ona była bardziej widoczna, tak? Ale pytanie jest, skąd się, to, skąd się wzięło to przekonanie o tym, że prohibicja była taka nieskuteczna? Bo rzeczywiście bardzo wiele osób tak twierdziło. I historyk taki amerykański, John Bonham, zauważył, że dziennikarze relacjonowali wówczas w gazetach, że, że wszyscy piją, tak? I, i to nie było oszustwa, tak? To nie było tak, że oni, on, że oni zmyślali. Po prostu, po prostu kręgi, w których oni się obracali, faktycznie w, tam, w tych kręgach, czyli w wyższych kręgach, pito więcej. Dlaczego pito więcej? No dlatego, że po wprowadzeniu prohibicji cena alkoholu wzrosła mniej więcej o 100% i alkohol stał się dobrem luksusowym. Tak? Czyli picie go było, pokazywano w ten sposób wysoki status. Ludzie, którzy byli zamożni, Publicznie, znaczy publicznie, no może nie, nie, nie bardzo publicznie, ale przynajmniej tak, yy, pokazywali się tam, tam, gdzie uważali, że to jest bezpieczne, z alkoholem w ręku, po to właśnie, żeby pokazać, że ich stać na ten alkohol. Tak. I yy, yy, czyli faktycznie wśród wyższych sfer alkoholu yy, alkohol, alkohol, alkohol był spożywany w wyższych sferach. Natomiast jeżeli wyjechaliśmy poza, poza większe miasta, no to tego alkoholu nie było. No i stąd właśnie ten duży spadek. Natomiast pytanie jest inne, tak? Czyli jeżeli, jeżeli popatrzymy na, na dane, faktycznie był duży spadek spożycia alkoholu, duży spadek, jeżeli chodzi o choroby spowodowane piciem alkoholu. Ale pytanie jest takie, czy można było ten sam efekt osiągnąć niższym kosztem? No bo zniszczono praktycznie cały przemysł produkcji alkoholu w Stanach Zjednoczonych, tak? Czy można było ten efekt osiągnąć niższym kosztem? Bo musimy jeszcze pamiętać, że to jest może ciekawa statystyka, bo ja mam wrażenie, że ona się nie pojawia. Mianowicie w Stanach Zjednoczonych za ponad połowę alkoholu konsumuje około 10% społeczeństwa. 40% w ogóle nie pije, a reszta pije sporadycznie. Czyli dla 90% i podejrzewam, że w większości krajów te, te, te statystyki są podobne. Czyli dla większości. Obywateli alkohol nie stanowi problemu. I pytanie, czy jest sens zakazywać picia wszystkim po to, tylko żeby uniemożliwić czy utrudnić dostęp tym 10% obywateli, którzy mają problem z alkoholem. I tutaj odpowiedź, odpowiedź może pod pewną podpowiedzią, będzie to, co zrobili Szwedzi. Otóż w 1919 roku dzięki staraniom polityka i lekarza Iwana Brata wprowadzono taki specjalny system reglamentowania dostępu do alkoholu i każdy dorosły, który chciał kupić alkohol, musiał miał swego rodzaju zeszyt, w którym notowano jego zakupy. No, wcześniej musiał wypełnić się szczegółową ankietę na podstawie o, informacji o tym, jakiego jest, jakiej jest płci, jakim jest stan, jakiego jest stanu cywilnego, jaki ma status społeczny, miejsce zamieszkania itd. i Decydowano przydział alkoholu, tak? Przykładowo, dla maksymalna ilość alkoholu, jaką można było przydzielić na, dla mężczyzn z wyższych sfer, bo, bo to oni zwykle dostawali to, to największy, największy przedział, to było 4 litry e, miesięcznie. I ci, którzy nadużywali, mieli te limity zmniejszane. E, I e, tak, takie racjonowanie było możliwe do wyegzekwowania, dlatego że wówczas szwedzki rząd miał monopol na sprzedaż alkoholu. I co jest interesujące, że skuteczność tego systemu wyszła na jaw dopiero, gdy z niego zrezygnowano w 1955 roku. Zde zrezygnowano z tego systemu i o 50% wzrosła, kiedy alkohol stał się bardziej dostępny, wzrosła liczba śmierci w wyniku marskości wątroby, tak? czyli choroby spowodowane głównie przez nadużywanie alkoholu. Co, co jest jeszcze warte do, 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 Co jeszcze warto wiedzieć, jeżeli chodzi o prohibicję w Stanach Zjednoczonych, to, to to, że ten system miał bardzo duże poparcie, sama prohibicja, i to nie było tak, że ona została zniesiona, dlatego że ludzie jej nie chcieli. I jeszcze pod koniec lat 30., czyli po zniesieniu prohibicji, około 40% Amerykanów było jej zwolennikami. I do tego stopnia, że w bardzo wielu Stanach i bardzo wielu hrabstwach ten zakaz został utrzymany, mimo tego, że na poziomie federalnym go zniesiono. I tak na przykład w stanie Oklahoma zakaz sprzedaży alkoholu obowiązywał do 1959 roku, w stanie Mississippi do 1966, w stanie Kansas zakaz sprzedaży alkoholu na drinki obowiązywał aż do 1987 roku, a nawet do dzisiaj są, jest w Stanach no setki hrabstw, miejscowości i miast, gdzie alkoholu sprzedawać nie można. Najwięcej jest ich na południu i wschodzie kraju, na przykład około połowy hrabstw w stanie Mississippi należy do tak zwanych suchych, tak? No i tu ciekawostką może być, że suchym hrabstwem jest hrabstwo Mur w stanie Tennessee, w którym się znajduje siedziba i destylarnia Whisky Jack Daniels, czyli w stanie, w którym w hrabstwie, w którym jest destylarnia whisky Jack Daniels, nie można jej nigdzie kupić, bo jest to nielegalne. Czyli to pokazuje, że ciągle jest wiele miejscowości, gdzie w Stanach Zak zak zakaz sprzedaży alkoholu na, na szczeblu lokalnym obowiązuje i ludziom on się podoba, tak? Czyli to nie jest tak, że, on, że, że, ludziom, że ludzie uważają, że on jest nieskuteczny i, i nie warto go stosować, tak? Ale Natomiast jest, jest tylko tak? Chciałem, tak powiedzieć, że, chciałem tylko powiedzieć, że prohibicja została zniesiona 5 grudnia, to jest 21 poprawka do konstytucji amerykańskiej w 1900. 1933 roku, a obowiązywała od 17 stycznia 1920 roku, czyli to było 12 lat. To jest taka ciekawostka, że była to, był to jeden z głównych punktów programu Franklina Delano Roosevelta, człowieka, który był wybierany na stanowisko prezydenta jako jedyny w historii więcej niż dwa razy. I gdyby nie śmierć, to miałby pewnie cztery pełne kadencje. Więc to taka, taka ciekawostka po prostu. Znaczy, mam wrażenie, mam wrażenie, że całkowity zakaz alkoholu, to, to jest, nie, nie byłby dobrym pomysłem. Natomiast ten system szwedzki wydaje się, że je, ma, ma on sporo zalet. Tak? Bo jednak jak popatrzymy, widziałem dla Polski wyliczenia, że koszty. Hmm, związane z tym, że alkohol jest tak swobodnie dostępny, to jest około 30 miliardów, a wpływy podatkowe zdaje się, że 12 miliardów, o ile dobrze pamiętam. No W każdym razie, na pewno koszty spowodowane tym, że alkohol jest tak swobodnie dostępny, tak wiele osób może, może z niego korzystać i, i często nadużywać, tak? jest, są znacznie, znacznie wyższe niż korzyści finansowe z podatków z jego sprzedaży. Także można, zresztą nie wiem, no chyba każdy się zetknął z, z problemami z tym związanymi. Ja mieszkam na przykład pod Warszawą w miejscowości, gdzie, i po której jeżdżę, bo to jest mała miejscowość, jeżdżę, jeżdżę po niej na, na rowerze i bez przerwy muszę wymieniać dentki. To jest taki drobie, ale to jest denerwujące, jak co parę tygodni muszę zmieniać dentkę, ponieważ panowie kupują sobie małpki z wódką w sąsiednim sklepie i oczywiście rzucają na chodnik, tak? I. Firma zarobiła sklep zarobił, a ja płacę za, za ten. Panowie też się, stoją koło mojego domu i rzucają i potem to trzeba sprzątać. Ktoś, ktoś to musi płacić, oni za to nie płacą. Także widzimy, że jest ewidentnie problem, tak, że firmy, które sprzedają alkohol zarabiają, natomiast koszty wynikające z tego, że wiele osób no, Pije ten alkohol w zbyt dużych ilościach, no, są rozkładane na całe społeczeństwo. No, wystarczy zapytać jakiegokolwiek lekarza, który był na ostrym dyżurze, tak? Jak zobaczy, ile osób tam trafia, które, które wcześniej nadużyły alkoholu. Także podsumowując, na pewno warto obalić mit, że prohibicja jest nieskuteczna, była nieskuteczna, bo to jest po prostu nieprawda. Z danych, z faktów wynika ewidentnie, że była skuteczna w ograniczeniu. Spożycia alkoholu, jeżeli chodzi o zmniejszenie no, zapadalności na choroby związane z nadużywaniem alkoholu. Natomiast pytanie pozostaje, czy to jest najlepszy sposób na rozwiązanie tego problemu. Moim zdaniem nie. Ja bym się bardziej przychylił ku takiemu sposobowi, jak, jak, jaki zastosowano w Szwecji. Być może z jakimś, nie, nie mówię, że dokładnie tak, jak to zostało zrobione. Ale w każdym razie ten monopol państwa nad sprzedażą, jeżeli chodzi o sprzedaż alkoholu, wydaje się być dobrym pomysłem, tak Bo skoro państwo ponosi większość kosztów związanych. No, bo państwo leczy ludzi, którzy, nie wiem, płaci za, za leczenie ludzi, którzy na przykład zrobili sobie krzywdę po alkoholu albo zrobili innym osobom krzywdę, no to wypadałoby, żeby państwo także miało całość korzyści z tego wynikających ze sprzedaży alkoholu. Także Ja to jeszcze dodam jeszcze od siebie, że w Szwecji nadal obowiązuje bardzo taka wyraźna reglamentacja, żeby nie powiedzieć dyskryminacja przy zakupie alkoholu. Tutaj dowód z. Osobistych doświadczeń, że ponad 20 lat temu, pod koniec XX wieku, aby Kupić w ogóle, tam jest bardzo mało sklepów, po pierwsze, to jest pierwsza rzecz, które sprzedają alkohol. Dwa, w trakcie na przykład próby zakupu kilku butelek wódki na jakąś imprezę, sprzedawca podejmuje z Tobą dyskusję, chociaż widzi, że jesteś obcokrajowcem, to rozmawia w języku angielskim i proponuje na przykład telefon do psychologa, czy aby na pewno chcesz kupić tak dużą liczbę alkoholu. Albo wręcz e, próbuję negocjować z tobą to może nie sześć, ale powiedzmy trzy, to są tego typu. Czyli tam jest przyszłość. No, ale to, co powiedziałeś, to jest cenna uwaga, dlatego że zwróćcie uwagę, system. Dlaczego, dlaczego w Polsce, dlaczego w Polsce alkohol jest tak u, u, relatywnie łatwo dostępny? No dlatego, że na, na ludzie, którzy chcą się napić, albo jeszcze lepiej przed chwilą się napili, to są bardzo dobrzy klienci, tak? I jest silny lobbying do tego, że jest silny lobbying, żeby mogli to, takim ludziom można było sprzedawać. Tak. Jak, jak nie wiem, czy Państwo orientują, jest taka popularna sieć małych sklepów, która, która, na, której nazwa się związana jest z pewnym zielonym zwierzątkiem. I tam mam wrażenie, że oni, oni się że, że tam przynajmniej w, w bardzo wielu klientów to są właśnie tacy, którzy, którzy albo się przed chwilą napili i przyszli po jakąś zakąskę, albo przyszli się napić, tak? I to są świetni klienci, mamy, bo nie patrzą zwykle na ceny, tak? I jest silny lobbying, żeby, żeby nadal można było im sprzedawać, tak? Szanowni Państwo, o nicie nieskuteczności prohibicji, Aleksander Piński, jeszcze tutaj porozmawiamy sobie o najnowszym numerze historii bez cenzury. A propos prohibicji, tutaj opowiadamy o tym, jak Związek Sowiecki Związek Radziecki w, na początku swojego istnienia produkował i sprzedawał narkotyki. Tu też ciekawostka, bo powiedziałeś o artykułach o prohibicji, które się pojawiały w New York Timesie pod koniec lat 80., one się nie pojawiały znikąd. Otóż w latach 1985-1990. Michaił Gorbaczow, człowiek, który był uważany za człowieka, który wprowadzał wolność w Związku Sowieckim, w Związku Radzieckim, demontując totalitaryzm. To nie do końca tak było, ale on przede wszystkim on próbował wprowadzić prohibicję w Związku Sowieckim, o czym mało o tym wiedział. co no, to nawet nie wiedziałem, ciekawe. W 1985 roku wprowadził drastyczne ograniczenia w pożyciu alkoholu poprzez, przede wszystkim, ponieważ państwo produkowało alkohol, więc y, y, po prostu zlikwidował 80% podaży alkoholu, likwidując de facto też 80% punktów sprzedaży alkoholu. Jak wszyscy twierdzą, to właśnie to było to, co wykończyło Związek... Co to jest... to ciekawe byłoby zobaczyć, jaki był skutek tego. No właśnie, to jest historia o próbie prohibicji, o próbie sprawienia, żeby Rosjanie wytrzeźwieli. Która się skończyła demontażem imperium. To oczywiście jest bardziej złożony temat na anegdoty, ale stąd się brały teksty w New York Timesie, ponieważ w 1989 roku zaczynano dyskusję w Związku Sowieckim, czy to ma w ogóle sens. I to stąd się brały, no bo tą prohibicję ostatecznie, taką, taką niepełną prohibicję, zlikwidowano właśnie w 1990 roku. Natomiast ona była bardzo dolegliwa, szczególnie jeżeli ktoś zna wielkość Rosji no to jeżeli się w Rosji czegoś nie, to były różne tam skutki społeczne, to jest na osobny materiał. Było to, że było sporo zejść z picia skażonego alkoholu, który się do picia nie nadaje, więc to było bardziej złożone, to jest, to jest Rosja jest po prostu strasznie dużym krajem i tam jak czegoś państwo gdzieś nie dowiedzie, to tego po prostu nie ma. Wracamy do historii bez cenzury. Olku, co ty jeszcze polecasz w tym numerze? No ja już mówiłem, że mnie się bardzo podoba tekst o tych o organizacjach żydowskich, które, walczy, które w związku z kolejną no, rocznicą. Mamy 80. Tak. rocznicę okrągłą, nie kolejną, jest. 80 rocznica no. powstania w getcie warszawskim, powstania okay. specyficznego, bo powstania, którego celem nie było wygranie od samego początku. Wbrew pozorom tego celem nie było również samobójstwo i piękna śmierć. Tym celem było. Zwrócenie uwagi całego świata, którego to jeszcze obchodziło, na zagładę Żydów. Na to, że w centrum Europy dokonuje się po prostu próba wymordowania całego narodu, no przy mhm. niestety bierności większości cywilizowanego świata. Tak, ale autor tam zwraca uwagę na to, że jak, jak postrzega się historię tego powstania, że, że to jakby, że zasługi. O ile tak można w ogóle powiedzieć, tak? Za, bo jeżeli chodzi o wywołanie i prowadzenie tego spotkania, i tego, tego powstania, o te zasługi walczą jakby dwie organizacje żydowskie. I w sensie, jedna z nich. Mówimy o żydowskiej organizacji bojowej, która jest kojarzona, tak. chociaż wcale nie miała największego udziału w organizacji tych walk. Po prostu więcej osób przeżyło wojnę, a Żydowski Związek Wojskowy, który był i silniejszą organizacją militarnie, i więcej włożył do tej organizacji powstania, krótko mówiąc, po wojnie, to jest taki umowny. umowny podział. Świetnie to oddaje rozmowa Jana Kozielewskiego, pseudonim Karski, człowieka, ja słynny Jan Karski, kurier, naprawdę nazywał się Jan Kozielewski. To jest taki przypadek w historii, w której oficer wywiadu przyjmuje nazwisko operacyjne, ponieważ jest pod nim bardziej znany na Zachodzie. Jest to pewnie również, odegrało rolę to, że jest to krótsze nazwisko i łatwiejsze do wymówienia dla anglosasów niż Kozielewski. W każdym razie Jan Karski, który się przyjaźnił z Markiem Edelmanem, toczył z nim właśnie dysputę. Byli, są świadkowie opisujący, że zawsze dochodziło tutaj do temperatury, kiedy Karski Kozielewski, człowiek, który zasłynął tym, że przywiózł na zachód do Stanów Zjednoczonych meldunek o tym i dowody, że dokonuje się zakłada narodu żydowskiego, żeby Stany Zjednoczone, żeby cały zachodni świat po prostu wyraźnie tupnął nogą, żeby zaprotestował przeciwko temu, co się dzieje, żeby powiedział Niemcom, że ich po prostu potraktują. Chodziło o różne rzeczy. Bardzo mało osób wie o tym, że misja Karskiego była też na tyle wiarygodna, że on zanim wyruszył, to oprócz dokumentów, uwaga, poszedł pożyć, żeby być w getcie, żeby zobaczyć te rzeczy na własne oczy, żeby być świadkiem, żeby móc zeznawać przed amerykańskimi sędziami. I uwaga, on też również udał się w tym celu do obozu koncentracyjnego, w którym dokonuje się zagłada. Po prostu poszedł tam, żeby było, żeby był w środku, widział, jak to się dzieje, żeby, mieć, żeby być, dać świadectwo, byłem, widziałem, a nie że znam to z drugiej ręki. Fenomenalna historia, której też dzisiaj wiele osób nie rozumie, nie, nie kojarzy, dlaczego on był tak ceniony, no bo to jednak wybitne, też bohaterstwo. No z, z jednej i z drugiej z tych wycieczek mógł nie wrócić, a szczególnie z tej drugiej do, do obozu koncentracyjnego. I zresztą ta jego misja na końcu usłyszał od, no to będę, członka Sądu Najwyższego pochodzenia żydowskiego, który powiedział, że ja nie chcę panu wierzyć, panie Karski no bo to by wynikało wtedy wielkie konsekwencje by wynikały dla całego systemu więc oni po prostu uznali no to będę to też jest 80 rocznica słynnej konferencji teraz w Teheranie nie w Teheranie przepraszam na Bermudach na Bermudach w Teheranie znaczy ten to jest to jest jeszcze inna konferencja w 1943 roku na Bermudach zebrali się alianci i podjęli decyzję że nie będą nic specjalnego robić w sprawie holokaustu Taka rocznica też umycia rąk przez przed państwa zachodnie. A tutaj jest po prostu opisanie tego, że powstanie w Getcie to nie była tylko żydowska organizacja bojowa, ale również żydowski związek wojskowy. Jeszcze taka anegdota, że Marek Edelman, który kiedy jeszcze żył. To oczywiście, kiedy jeszcze żył, no, ale to takie tak, tak, tego, tego. No, po prostu opowiadał, że jest najbardziej znienawidzonym Żydem e, po prostu na świecie. Na pytania, dlaczego, to to właśnie tłumaczył, że on żyje tak długo, a dopóki żyje, nie mogą się narodzić nowe pokolenia powstańców w getcie. Po prostu one czekają na to, żeby ogłosić światu swoje bohaterstwo, a przez to, że on żyje, po prostu jest to niemożliwe, więc. Tak, także trwa walka o schedę po tym, po, po tym powstaniu w getcie warszawskim. Tutaj nasz autor stawia właśnie interesującą tezę, że nie do końca ci, którzy powinni, nie do końca tym, którym powinno, przypisuje się zasługi za to powstanie. Tak. Są, są, są osoby, które bardziej się zasłużyły w tym powstaniu, a które no, nie mają głosu, tak? No, nie mają bardzo, bardzo, bardzo interesujący tekst, bardzo na czasie. Ja się z niego mnóstwo dowiedziałem i mam, mam wrażenie, że mnóstwo, wielu z Państwa także się dowie. No właśnie, więc polecamy, czyli prawda o powstaniu w Getcie, czyli tak jeszcze raz mówię, to nie był, pamiętacie, drodzy Państwo, samobójczy zryw. To był zryw po to, żeby obudzić sumienia świata. To nie było tak, że ktoś miał zamiar popełniać tutaj. Tam były słynne kanały, przecież te pierwsze kanały, którymi później uciekali powstańcy, one zostały właśnie wy... Korzystane do ewakuacji ludzi z getta. Pomysł był taki, żeby logistycznie rozkręcić tą imprezę w postaci powstania tak mocno jak się da, jak, naj tego, jak najmocniej ugodzić Niemców i następnie po prostu wszystkich, których się da, to, to da się po prostu wyprowadzić stamtąd. No, oczywiście wiadomo, że duża część ludzi zginęła, część w ogóle nawet nie chciała uciekać w ogóle, to też dla części było to po prostu, byli, byli po prostu zmęczeni tym, tym wszystkim i po prostu chcieli tylko i wyłącznie zabrać ze sobą tak dużo Niemców, jak to tylko możliwe i zostać. Takie postawy też były. Historia bez cenzury, a jeszcze ja po prostu... Bo Aleksander ma swój własny kanał na YouTube, drodzy państwo, z treściami, które są nie tylko historyczne, jak na tym kanale, a w ogóle trochę. tego. No właśnie, Olek najlepiej sam opowiedz. Dlaczego? Tak, więc Karo jest trochę o historii, ale bardziej chyba o ekonomii, troszeczkę o polityce. Taka mieszanka tego, co, co dla mnie osobiście jest interesujące i co ma, moim zdaniem, wpływ na to. Pomaga mi lepiej zrozumieć to, co się wokół mnie dzieje. I mam nadzieję, że Państwu także pomo pomoże. A ja bym tutaj na przykład dlatego, że najpopularniejszym filmem na kanale Aleksandra jest to, dlaczego Polska jest, ma być na zawsze biedna. Czyli to jest takie tak. tłumaczenie tego. Polska biedna na zawsze się dokładnie tak nazywa. Tak, to jest na, na, to on zbudził ten materiał najwięcej. E, zainteresowania i tam tłumaczy, dlaczego ciągle jesteśmy biedniejsi od Niemców. Co, co ciekawe. Bo znalazłem takie dane, że jak popatrzymy na przykład w Stanach Zjednoczonych na bo Amerykanie bardzo ciekawe dane gromadzą, mianowicie to, ile zarabiają Amerykanie po, um, różnych narodowości, tak, różnego pochodzenia. I tam okazuje się, że Polacy w Stanach Zjednoczonych mają średnie zarobki wyższe niż Niemcy, którzy niż Amerykanie pochodzenia niemieckiego. Czyli kiedy konkurujemy z Niemcami na ta, mając takie same warunki, no to w tę konkurencję wygrywamy. Więc pytanie jest, dlaczego Polska nie jest bogatszym krajem od Niemiec? Tak? No i staram się odpowiedzieć na to pytanie w tym materiale. No i mam wrażenie, że tę odpowiedź znalazłem. Tak? Szanowni Państwo, moim gościem był Aleksander Piński. Zapraszam na jego kanał na YouTube. A ja mówię Państwu, do zobaczenia.